Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na 87. wojnie. Jeśli chcesz zacząć grać w Gemstone Legends i zgarnąć na starcie super nagrody, zainstaluj grę z mojego linka, który jest pod każdym moim filmem. Jeśli już to zrobisz, musisz na czacie gry w czasie krótszym niż 3 godziny od instalacji wpisać kod Płotek Dragon podkreśnik 2021 Płotek. Wystarczy wcisnąć Enter, żeby dostać super nagrodę. Epickiego bohatera Elidora, 500 000 monet, 5 złotych zwojów i 300 diamentów. Zapraszam Cię do wspólnej gry. Wojna 87. Szykują się spore baty. Wojna 87. Szykują tu się spore baty. Bo mamy 900 punktów w plecy 800. 11 ataków przeciwnik, my 21, czyli 10 ataków, czyli praktycznie nie do odrobienia, zwłaszcza jak będziemy robili takie wyniki jak ostatnie dwa. To nie odrobimy, ale cóż, spróbujmy. Nic łatwego mi tu nie zostało, wypadałoby zresetować 4 postacie. No i spróbujmy sobie pójść, zacznijmy może od kogo? Tu tu widzę bardzo mocne postacie wszędzie. Ale zrobimy tak, tu pójdziemy zielonym. Jest taki plan, bo w zielonym mam odwoływalne postacie, w sensie, które odwołują umki z przeciwnika, a to spowoduje, że będzie można coś zaszaleć. W sensie, jak nam odpali tutaj Krampus i na siebie ściągnie wszystko, no to będziemy mogli go jakoś tam skontrować. Podobnie będziemy mogli skontrować sobie Elenę. Patrzę, kogo tutaj ściągać, ale widzę, że chyba, chociaż nie jestem pewny, kurczę, czy ważniejsza Elena, czy ważniejsza... Nie, tutaj damy sobie Sabinę, bo jest jeszcze kontra. Więc może nam się przyda tutaj Sabinka. Jeszcze tylko zobaczmy, jak my chcemy zrobić postacie. Tutaj chcemy zrobić 28, żeby nam odpalał trochę wcześniej. O ten jeden klocuszek. Tutaj damy snajpera, żeby nam walił mocno. Dawaj, ninja, gdzie jesteś? Człowieku ninjo. No i reszta chyba może tak być. Tak, tak, okej. Okay. 28 jest tu, 7 jest tu, 6. I czy ja chcę tak, czy tak? Nie, tutaj chyba jeszcze damy tak. Zbuntowanego szpiega! No i zobaczmy, czy uda nam się trochę podciągnąć wyniki, czy też będą to kiepskie ataki. Ale jak często mówię, nie można zawsze wygrywać. No pięknie, że są 4, ale jakby te 4 poszły w Krampusa, to by było po Krampusie. Dużo niebieskiego zejdzie. Troszkę jest zielony, dobrze. Ale czy to odpali? Odpali już niestety telurię. Niestety jeszcze nie odpali mnie. Ale ja siebie odpalę już chyba tym klockiem, a przynajmniej w większości. Tak powinno to wyglądać. Ach, mamy spowolnienie many, tego nie wziąłem pod uwagę. Ale ten klocuszek powinien zrobić robotę. Dobra, tylko nie odpalaj, bez szaleństw. Ja bardzo proszę, bez szaleństw tutaj. Spoko. Zróbmy teraz tak. Przyatakujmy sobie tutaj i przyatakujmy tu wszystkich i zobaczmy, co nam zostanie. Teluria powinna paść. To się stało. Wywalmy Krampusa w takim razie, nie krępujmy się. Okej, okay. Krampus jeszcze nie padł. Tam mnie nie przeszkadza nic. Tu bym wszedł w Elenkę. Właśnie, bo ona też powinna się skończyć. Tu bym wszedł w Krampusa, bo on też powinien się skończyć, ale wcześniej damy zielonym sobie na Drake Fonga, żeby on nam nie zaszalał. No i wygląda to w tej chwili już całkiem przyjemnie. No jeszcze ładnie poszły klocki, dobrze. Co tu można zrobić, żeby nic nie odpalić? Dobra, wjedźmy sobie tutaj. Chciałbym, no dobra, nie ma co tutaj cudować. Zróbmy to tak i zróbmy to tak. I zobaczmy, co tu nam się z zielonego pojawi. Pojawił się zielony i to bardzo ładnie. Może nie bardzo, ale w miarę przyzwoicie nam się pojawił zielony. Czy teraz nam się uda? Ile on ma? 711. To powinniśmy go wykończyć w dwóch atakach, ale zróbmy najpierw... Zróbmy najpierw to w taki sposób. Tutaj dajmy tak. Dobrze, osłabiliśmy. Tutaj dajmy tak. Czy to wystarczy? Podejrzewam, że nie. Troszkę zostanie, a jednak 715 on miał troszkę
troszkę mniej. To jest już bardzo dobra wiadomość. To zrobimy sobie to tak. I zrobimy sobie to tak. Mógłbym jeszcze oczywiście poczekać, ale nie ma sensu. Ragnar, pokonany! Świetnie. Pierwsze koty za płoty. Dobra, bierzemy drugiego misia pysia. Drugi misiu pysia... skąd? Nie, nie ściągnęli mi krampusa jednego. Drugiego misia pysia bym wziął tego i wezmę go kolorem fioletowym z tego samego względu. Czyli znowuż mam postacie, które odwołują efekty. Jest to Dominicja, jest to Seshet. Czyli jak krampus na siebie wrzuci, to my będziemy mogli troszkę, nie dużo, ale troszkę przyświrować sobie, czyli ściągnąć z niego co nieco. Zobaczymy. Nie tak. Tak i tak. Tak to widzę. Jeszcze tylko zobaczmy sobie tutaj 28. Tak, zamienimy sobie. Wolę, żeby to... Nie, Seshet miał mieć 28, co ja robię. Było dobrze. No okej. Lećmy do walki. Wygląda, że powinno być dobrze. Świnia jest świetną postacią, tylko niestety wolna. Świnia jest wolna jak diabli, ale zobaczcie, pięknie mi wchodzi w Drakefonga. To jest duży plus. No właśnie. No właśnie. Zróbmy to tak. I zróbmy to tak. I mamy już 6 fiolecików, ale to nam jeszcze kompletnie nic nie daje. Czy 7 fiolet coś nam da? Powinien. Przynajmniej powinien nam załadować Seshet i powinien nam załadować właśnie drugą naszą panią. To nam pozwoli wykończyć zajęczycę, więc prawą stronę mamy zbani. W lewej stronie... Aha, no tak, takie widać, że jeszcze nie zbani. I tu się właśnie zaczęły schody, bo zaczęło się leczenie i zaczął się minionek. Na szczęście padło, dobra. Zrobimy teraz tak. O, ho, 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 ho. Grubo. Mega grubo. Leczenie dajmy sobie. Tu jeszcze mamy potwornie mocną Gejfon, która też tam z 500 wali. No ale dobra, spróbujmy na początek tego misia rozwalić, bo on nam... Ach, fiolet, nie widziałem. Bo on nam tu będzie mocno mieszał. Czekam jeszcze, żeby po... parę żółtych podeszło. No dobra, spróbujmy teraz tym żółtym, chociaż nie sądzę, żeby się udało. Zwłaszcza, że on jeszcze... O! Jestem w ciężkim szoku, super. Bo on miał już na sobie tarczę, więc myślałem, że utrzyma się. Niestety Gejfon nam tu coś może namieszać, ale nie musi, bo my jesteśmy dosyć mocni, właśnie. I nasza świnia jest dosyć mocna. Teraz bym spróbował rozwalić Gejfon. Mimo wszystko, zanim Krampus odpali, bo jest szansa na to, żeby właśnie rozwalić Gejfon. A sam Krampus już nam niewiele zrobi. Świetnie. Oczywiście była też szansa, że rozwalę Krampusa, ale to było ryzyko, bo Gejfon miała dużo więcej... Dużo mniej właściwie miała życia. No i tyle. I teraz właśnie tym odwoływaniem możemy sobie usunąć z niego. Ale co ciekawe, możemy usunąć tylko, zobaczcie, możemy usunąć tylko tą prowokację, natomiast nie możemy użyć dodatkowej obrony, bo jest napisane, efekt nie może być odwołany czarami. Więc bicie jego i tak w tej chwili ma mały sens bardzo. Ale i tak nie mamy go czym bić, więc po co? Poczekamy, chociaż teraz jak mamy 3 załadowane, to już nie stanowi to dla nas kompletnie wyzwania, bo dwoma atakami powinniśmy sobie poradzić. Elegancko. Ale klocki ładnie daje dzisiaj. Póki co tfu-tfu nie zapeszył. 2 koksików ściągniętych. Widzę, że to w ogóle mi tacy najmocniejsi pozostawali. Zielonego nie mam niestety już. Tu powinniśmy zaatakować niebieskim, ale kogo tym zaatakujemy? A tego zaatakujemy żółtym. Świetnie. Na razie się to układa. Tu dajmy niebieski. Niebieski królewski. Brakuje mi tu jakiegoś total mega hiper snajpera. To jest postać, którą ja bym potrzebował. Ale której nie mam niestety. Bo wtedy by wszedł zamiast kogoś. Dobry niebieski byłby tu dobrym uzupełnieniem do mojego składu. No ale cóż, trzeba brać od życia to, co nam daje. Na mnie, na siebie...
minus 34 ataku. No właśnie. Pytanie teraz. No dobra. Mamy więcej rigardów, dawajmy rigardów. Te moje rigardy dosyć mocne, jak widzicie, wjechały na 18 levelek. Tu mamy przyspieszenie, mamy ninja, zdecydowanie dajemy tutaj. Muszę pamiętać, bo tych ninja mi ostatnio wskoczyło ze złotych tokenów. Taka informacja dla was, ja jeśli chodzi o oddziały, to losuję właśnie tylko i wyłącznie na ninjach. Zbieram sobie tokeny złote, między jedną a ninją, a drugą mam kilkanaście tokenów. I z tych kilkunastu, kilkudziesięciu, tam czasami 20 losowań, zbieram, nie kupuję, żeby było ważne, czyli można uzbierać z poszczególnych wydarzeń. To jest ważne. Jak kupujecie, to macie ich więcej. Z tych kilkunastu losowań zawsze wpadną mi dwie, trzy, cztery czterogwiazdkowe postacie. Czyli ja mam wrażenie, może to jest tylko takie złudne, ale jak bardzo kiedyś dużo losowałem oddziałów, to najwięcej czterogwiazdkowych oddziałów, największą szansę zawsze mam na losowaniu, kiedy jest zwierzę ninja. Więc wtedy wam polecam losować oddziały. Mówimy o oddziałach. Polecam losować oddziały z tokenów, bo wpadają. Przynajmniej u mnie. Potwierdzone info. Ok. I zobaczmy jeszcze, dajmy sobie tutaj dziewiąty. Zagadałem się z wami. Zobaczmy, czy ten niebieski coś tutaj da nam. Coś jest, lecz tego czegoś jest za mało, żebyśmy tu coś sensownego zmużdżyli. Pociągniemy sobie niebieski, tworząc jednocześnie elegancko tutaj, Dobra, spróbujmy wejść żółtym, może jakiś niebieski wejdzie, mało, za mało. Dużo za mało, tak bym to powiedział chyba nawet. Tu jest szansa na niebieski i ten niebieski spadł, ale nie w tym miejscu, w którym ja bym go chciał. Tu jest szansa na niebieski i on spadnie w tym miejscu, gdzie bym chciał. Ale wcześniej nam odpali właśnie już Seshet i zaczną odpalać inne świrki. Świrki kademonki. No i teraz zobaczmy. No nie, teraz jeszcze nic nie zrobimy ciekawego. Czy ja tu coś mogę? Na pewno mogę się uleczyć, a nawet powiedziałbym, że... Już w ogóle myślałem, że nie dam rady się uleczyć. A nawet bym powiedział, że muszę się uleczyć. Tak. I tak, osłabimy trochę jego atak, więc możliwe, że go przetrwamy, a jak właśnie chciałem powiedzieć, wpadnie niebieski, to jest jeszcze szansa, że coś mądrego tu wymyślimy. Ale ta szansa jest marna, coraz marniejsza. A, przypieprzył. I to dosyć srogo, ale spróbujmy go ściągnąć. I to właśnie na niego się uprzyjmy. Jest. Zanim odpali nam Vivica. Teraz tak, co ja właściwie chcę teraz zrobić? Czy ja wiem, co ja chcę, czy ja nie wiem, co ja chcę? Ja chyba nie wiem, co ja chcę. Czy ja chcę włączać uciszenie komukolwiek? W tej chwili to nie miałoby najmniejszego sensu włączanie uciszenia. Spróbujemy dać Vivicę. Może akurat spadnie nam niebieski i moglibyśmy się jej pozbyć. To jest jedyna sensowna rzecz, jaką możemy zrobić. Nic więcej tu nie wymyślimy. Czy już nam się załaduje? Nie załaduje nam się niestety. Trudno. I pozbyliśmy się Mikiego. I to jest bardzo zła informacja, bo Miki tutaj mógł nas w pewnych sytuacjach wyratować trochę. Nie przewiduje tu wygrać już w tej chwili. Za mocno, za grubo u przeciwnika i za mało szczęścia tym razem troszkę u mnie. Ale to szczęście nie może dopisywać wiecznie, to wszyscy wiemy. Jeszcze strzałki robią robotę. Właśnie. No teraz się może wyleczę, ale też on się wyleczy. Zawsze czasami są takie gry, że zabraknie dosłownie jednego klocka, żeby coś sensownego zrobić. Ale przetrwałem, jeszcze przetrwałem. Ale oni są nabuzowani, nafajkowani, a ja jestem bez kompletnie niczego. I dalej nic nie mam. Może jakbym poszedł innym kolorem tutaj, to by było lepiej, na przykład żółtym. Ale nie poszedłem, poszedłem niebieskim i to widzę się na mnie odegra troszkę. Kurczę, chciałbym chociaż fronta tutaj ściągnąć, ale no właśnie. Nie za bardzo to mi wychodzi. Oni już mają tych miniątków, są po prostu nimi obłożeni jak Mikołaj prezentami w Boże Narodzenie.
Nie ma co atakować fioletowym, bo to i tak mi nic nie da. No, spróbujmy. Na strzałki jeszcze pewnie. Ło, to, że przetrwał w tej chwili Magni, to jest jakiś cud nad Wisłą chyba. No dobra, zrobimy tak. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić, do jasnej cholery. Fioletowy tu mi nic by nie dał. Nie, to jest moment, żeby uciec, bo tu się nic nie wydarzy dobrego. Ja już nie mam czym atakować. No właśnie, czy ja chcę uciec? Oni mają w cholerę minionków. Kto mnie zaatakuje? Seszet mi walnie i walnie mi w tej chwili... Wszystkie trzy mi walną, wprawdzie tymi słabszymi atakami. Ale tak, Vivica teraz uleczy, więc wszyscy pójdą na maksie. Ja na pewno stracę lekarza i zostanie mi sam Rysiek im nic nie zrobi, jak oni są tak z minionkami. To jest moment, żeby... O, przesuniemy sobie tutaj zegar. To jest ten moment, żeby uciec z walki i komuś następnemu zostawić coś lepszego. Easy. Albo Eze. Jak zwał, tak zwał. Pójdziemy w to coś kolorem żółtym. I pójdziemy w to tak. Raz, dwa... Nie. Dwa, trzy, cztery. Udane o wrogu. Co robi ta? Cztery generuje zdrowie. A czemu oni tutaj... Jest zielony na froncie? Nawet nie zauważyłem. Wszędzie jest inny, a tu jest zielony. Ale jajca. No to dobra, no to bierzemy. To idziemy czerwonym. Ha! Żeż ja tego nie wypatrzyłem wcześniej? Cud, panie. No to takie rzeczy to ja bardzo lubię i szanuję. Raz, dwa, trzy i cztery. Straszna, potworna postać jest tutaj Elizabeth. Nie znoszę jej kompletnie. Te jej pająki to robią taką rozpierduchę, że tu się w głowie nie mieści. Ona jest 100 lat przed innymi postaciami z pierwszych serii. W ogóle 4830 to mega grubo. Ale no dobra, zobaczmy, co my tu możemy. Co robi Hanna? Wzywa Bożka. Potworny Bożek. Hanna też jest świetną postacią. Zresztą w ogóle są mega postacie. Wszystkie są mega postacie. Ona jeszcze szybka jest. Będą regenerować manę. No dobra, dajmy sobie tego pana. No, zobaczymy, jak podejdą czerwone na początek i wyciągniemy fronta, to będziemy mieli szansę. Ale jak podeszły czerwone, to wszyscy widzimy. Więc teraz trzeba spróbować ułożyć coś z tego, co dostaliśmy. Raz. Świetnie. Dwa. To były dobre ruchy. I cudownie. Ojej, jak miło. Trzy, bo liczymy, że wpadnie czerwony w środek. Oczywiście nie wpadł. Idziemy teraz w stronę Hanny, bo jest bardziej uszkodzona. Cholera, tutaj zrobimy taki myk, ale to nie jest dobre, bo pójdzie trochę klocków właśnie w czerwoną i ten pająk się zrobi nam. No się cholernie szybko robi. Zresztą tu już widzę, Hanna też ma Bożka. Zobaczcie, co się dzieje. Tu już po mnie jest. Tu już będzie po mnie, tak przypuszczam. Spróbujemy tak. Muszę spróbować, żeby mi po prostu czerwone spadły, bo jak nie spadną, to ja nic nie wymyślę. Te Bożko świry będą mnie... No ej, Hanna mogła się już tutaj wychanić. Dobra, poczekajcie. Poczekajcie. Damy kota, nawet nie tyle, żeby nas uleczył, ile żeby nam... Aha, nas wzmocnił, on nas guzik wzmocnił. Tak, zróbmy tutaj. No i znowuż dylemat. Kurde, trzeba było chyba jednak Hannę walić. Hannę Montanę. Nie. Zrobimy to... Ha! No właśnie. Nie, Hannę trzeba rozwalić, bo to w ogóle nie ma o czym mówić. Musimy ją wyciągnąć. I spróbujmy zrobić tak. Tu jeszcze wejdziemy czerwonym. Liczmy na to, żeby ta czerwona menda jeszcze raz nie odpaliła. I to jest świetna wiadomość, że ona nie odpaliła. Gorsza jest ta, że odpalił ten. I niestety fiolet zdechł. A to był mój klucz do sukcesu, bo teraz chciałem się uleczyć. Niech was wszystkich chudy widelec po prostu... Mam nadzieję, że spali chociaż tego. Dobra. No to teraz liczmy na czerwony. Jak będzie czerwony, to jeszcze jest szansa z Maglim. Jest czerwony. I teraz tak.
Ach, jeszcze te strzałki. Wzmocnijmy i uleczmy trochę. Ale z kolei przeciw mojemu magniemu, jego magniemu będzie tyr. Mam w ogóle dobry zestaw, bo będzie osłabienie czerwonego. Ja wiem, że tutaj jest ten czerwony na niebieski, to najsłabszy kolor, ale właśnie. Tu jest szansa, żeby wydymać szympansa. Trochę fioletem. Po 23 mu zadałem, 69, czyli jeszcze jakbym go tam z dwa razy fiolecikiem jakimś siepnął. Proszę bardzo, kolejny czerwony. Potrzeba nam jeszcze z dwóch klocków czerwonych. Pięknie. Jednak te ślepe myszy zrobiły robotę. Zawsze o nich zapominam. No dobra. To jeszcze teraz Marek próbuje coś tu zagrać. Zobaczymy, czy mu się uda dobić. A nam zostały dwa ataki. Ja w międzyczasie sobie sprawdzę, co mi za dwa ataki zostały. Na pewno mi został żółty. Został mi żółty. I co mi zostało jeszcze? A, tylko żółty mi został. Zostały mi dwa żółte. Żółty numer jeden i żółty numer dwa. Oni mają jaki tank? Przypomnijcie mi. Co oni mieli za tank? Zielonego tanka. Czyli można by spróbować czerwonym jeszcze iść. Ale ja w czerwonym chyba tutaj... Nie mam za bardzo nic. Jeszcze zobaczę. Czerwony, czerwony. Czy mam postacie do atakowania klockami? Właśnie. Bo Jean-François, Grazul, Wilbur, Soku. Mógłbym czwórkami pójść. No ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak tam Marek sobie radzi. Marek sobie poradził świetnie. Wybierzmy kogoś, kogo możemy zaatakować kolorem żółtym. Czyli by się przydał w ogóle, skąd ona wzięła tego zielonego Easy na fronta, to ja nie wiem. Czekaj, jeszcze ja sobie to postać zobaczę. A zielony, no tak, nie wiem czemu ja sobie co wcześniej ubzdurałem, że oni nie mają zielonego, to już w ogóle mnie pokręciło. No ale dobra. Czasami mam trzaski, jakbym wrócił z Nebraski. Więc zobaczmy teraz tak, tu jest jeden fioletowy, tu jest jeden. Szukam kogoś, kto ma może więcej niż jednego fioletowego. Jeden. O, ten może byłby niezły do zaatakowania. Proszę, tu są dwa fioletowe. To idziemy jak w dym. Nawet się nie zastanawiam nad tym. Choć nie jest to prosty układ, zaznaczam. Co my chcemy? Nor. Ciach, ciach, ciach. Gotowe, dane o wrogu. Na mnie. Jeszcze raz. Najgorzej, że ten zielony rzuca na siebie i się leczy. Ten rzuca na mnie. Dwóch rzuca na mnie. Więc ostatni Richard idzie. Może jeszcze jednego sobie zrobię, to będę miał więcej. Bo gdzieś tam u mnie jest w rezerwie jeszcze Richard niezrobiony. Jest, czeka. Zobaczmy teraz, co my tutaj mamy. 28, 5, 5, 14. Dane o wrogu. Walczymy! Nie ma na co czekać, nie ma co też zwlekać. Trzeba atakować. I zobaczyć, co z tego wszystkiego wyjdzie. A coś wyjdzie na pewno! Czerwony troszkę mi tu podchodzi. Czerwony troszkę mi tu podchodzi. Ja czasami tak bredzę, słuchajcie. Że to się w głowie nie mieści. Niestety ten już odpalił, ale to nam nie za wiele przeszkadza. Wolałbym tylko, żeby teraz nic nie odpaliło. I nie odpaliło, świetnie. Zróbmy to tak. Skupmy się na lewej stronie. Raz. Dwa. Świetnie, albo prawie świetnie. Prawie świetnie dlatego, że jednak miałem nadzieję, że tego gnojka wykończymy. A go nie wykończyliśmy i niestety musimy bajongiem tutaj siepnąć teraz. Przez to nie uda nam się wykorzystać i rozwalić Drakefonga. I to jest minusik. Mały. Mały, maluteńki. Drejczek nam tutaj teraz odpali, ale my sobie Drake'a zneutralizujemy zaraz właśnie. Mam nadzieję, że mi tylko nic tutaj nie siepnie. Nie powinien przynajmniej. Chociaż... O, skurczy gnaty! Drake nie siepnął, siepnęła reszta. Dobitka poszła. No dobra, ale Drake'a żegnamy. Kij mu w ucho. Tak, to nie była dobra wiadomość. Robimy w tej chwili, znowuż ładujemy sobie Drake'a.
cieszę się, że Rigarda. Osłabienie jest, musimy znowu Rigardem zgarnąć, bo za chwilę nam walnie panna tutaj. Właśnie, panna Glenda, a ona potrafi też dosyć mocno narozrabiać. Jest żółty, ale ten żółty to u mnie, kiepściutko. No dobra, ale robimy tak. Raz, dwa. Zaczynam od Glendy, bo jednak ona mi może zrobić więcej krzywdy niż Kunchen. Jakby w perspektywie czasu oczywiście. Więc musimy najpierw ją, ale potrzebujemy troszkę więcej ataków, żeby ją rozwalić. Strzałki robią cały czas cholernie dobrą robotę, rozwalając mnie i niszcząc bardzo systematycznie. Czy już? Dobra. Więc powielamy znowu rachciach. Czy to wystarczy? Jest. To wystarczyło do tego, żeby pozbyć się Glendy. Czyli największe zagrożenie mamy, ale to jeszcze nie jest koniec tego całego Armagedonu. Bo to jeszcze może być różnie, właśnie, bo są strzałki. Ja nie wiem, czy ja bym nie dał tutaj się naładować Kunchenowi i chyba to zrobię. Żeby on się naładował, uleczył i wtedy my będziemy mogli na spokojnie go sobie spróbować rozwalać. Tak, tak. I żółtym teraz powinniśmy w niego wjechać. No właśnie. I to był dobry pomysł. Strzałki już mi niewiele zrobią, a my sobie zrobimy to w sposób taki. Jeszcze nie? Ja już bym przekonany na 97%, że to już będzie pozamiatane. Halo, drogi panie. No, dobrze, dziękuję. I mamy ostatnią walkę przed sobą. Ja kompletnie, powtarzam, kompletnie nie wiem, kogo zaatakować, bo teraz tak. Hipotetycznie mogę wziąć też żółty. Kurde, ale żółty to ja nie zaświruję tu z żółtym. No mógłbym Onatel, Inari, Nate. Tu by mi się przydał Leonidas zrobiony. Potrzebuję strzałek na niego. On już widzicie wysoko wbił sobie na trzecią beleczkę. Zaraz będzie skończona trzecia belka, ale brakuje mi strzałek. Jakby tutaj w tym zestawie był Leonidas, to też byłby mega dobry zestaw. Onatel zmniejszająca manę, Inari, która mnie osłania, i Nate, która mnie osłania oślepieniem. No i Leonidas, który obniża przeciw żółtym i dosyć mocno wali. Ile on tam ma? 385 w jednego, troszkę w pobocznych, ale minus 52 do obrony przeciw światłości, więc wtedy ta cała reszta klockami robiłaby robotę. Na tą chwilę to jeszcze nie jest idealny skład. Nie wiem kompletnie, kogo użyć. No zobaczymy, czy ja znajdę tu kogoś słabego. A najlepiej, żeby był słaby z fioletowym obok. Ale tu słaby z fioletowym obok. I żeby to nie była Ursenka, która nam by mogła namieszać. Wojna oczywiście też się... O, ale poszli. 6140. No to mega dobry wynik zrobili. Mega fajnie poszli. Co ja tu mam? Tu jakaś teluria. Patrzcie, nic nie mam takiego, co bym chciał. Dobra, może wejdziemy w tego. I spróbuję pójść tym żółtym. Ten wynik i tak już nic nie zmieni. Ten atak już nic nie zmieni kompletnie. Ach, jeszcze mam jednego tutaj. I tu? No dobra. Patrzyłem na leczących. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak musimy pójść, bez ataku kompletnie. Tylko klocki. I zobaczmy teraz, co jeszcze ma przeciwnik na mnie. Obniżenie. Na siebie. Na mnie, na mnie. Okej, okay, czyli Ryszard. Ryszardzie, tyłobuzie, zapraszamy cię do siebie. Poszły konie po betonie. Jest to kolejna przyzwoita wojna w moim wykonaniu, chociaż wcale nie taka prosta, jakby się mogło wydawać. Powiedziałbym, że ona w ogóle nie jest prosta. A nawet wręcz przeciwnie. Powiedziałbym, że ona wcale prosta nie jest. Tu już się zaczęło i to widzę mocne bicie. To wejdziemy tak. No właśnie, tylko dwóch załadowało, bez sensu.
Zróbmy tak i zróbmy tak. Jest żółty i to dobrze. Liczyłem trochę na to, że spadnie. To oślepimy ich troszeczkę w tej chwili. Inari jeszcze nie chce odpalać. To jest za wcześnie. Chociaż teraz muszę. Masz ty w mordę psa po prostu. Weź się. No dobra, musimy spróbować tak i zobaczyć, liczyć, że za dużo tutaj po dupie nie dostanie. Ach, mogło już go rozwalić. Nie odpalaj mi ryśka, proszę cię. Zobaczmy, co tu się stanie. No dobra, trafiło mi tylko jedną mgłę dosyć mocno. Jest spoko. Czy uda nam się teraz rozwalić lewą stronę? Podejrzewam, że nie wydaje mi się. 198, 412. Może żółtą, ale też nie jestem przekonany. Świetnie. Ile małpie zostało? 22, no przecież jakiś żart. On odpali, też ja będę w czarnej. Zwłaszcza, że teraz jeszcze rychu, a on poprawi po rychu. Ile tam już teraz? 20. Tak, to zobaczcie. Jeden fioletowy klocek, jeden żółty. No cokolwiek by mi tu dało, no. Cholera, tu żółty mi daj. Nie dało mi żółtego. No pewnie, ładuj go tam. Szczęście, on ma spowolnioną ładowanie. Spowolnione ładowanie. Czekajcie, a jak ja bym teraz wjechał sobie w niego tu... Haha! Wiedziałem. To moje liski go rozwaliły. Świetnie. Świetnie, świetnie. Idźmy fioletem. No, powiem wam, że skład bardzo pasywny, no ale klocki wcale nie lecące super, bo to też widać, ale nie ma tragedii. Naprawdę coś tutaj się dzieje. Tam jeszcze nie chcę, tu podejdę sobie. Szukam cały czas żółtych. Czekam, aż te strzałki mnie rozwalą, żeby się troszkę uleczyć. Damy teraz tak i tak. Teraz tu sobie wjedziemy żółtym w niego. Bo to zawsze... O, i drugim żółtym, bo to zawsze troszkę więcej. Aj, załaduję go. Nie, nie załadowało go. O, no to mnie się teraz udało. No to, słuchajcie, ja uważam, że jest po robocie. Patrzcie, raz, ciach. 98. Mgła, ciach. 105. Jakie po prostu mikroataki, co? I trzeci w końcu go załatwi. Wrong turn, mój drogi. Masz rację, wrong turn. Mocno na farcie, mocno trudna walka, ale dobra wojna. Ale nie ja jeden wojny nie wygram, niestety. Zobaczmy, co tu się u nas działo. Najlepsi atakujący. Babek, Abelarda, tu ładne ataki. 272 u mnie. Tam jedna porażka, więc... też bez tragedii. Dobry wynik. Zobaczmy na dole, co się dzieje. Podejrzewam, że właśnie ten dół nas niestety powoduje te nasze przegrane walki, tak? Bo jakby tu każdy z nich zrobił 150 punktów więcej, czy tam 100 nawet, to by było 300, 400, 500, 600, no to 700, 800 punktów więcej. Jakbyśmy mieli 700, 800 punktów więcej, no to byśmy wygrywali. Ja zawsze mówię, że te 200 punktów to powinno być takie minimum i generalnie przy tej mojej taktyce, jak widzicie, jak gram, bardzo rzadko mi się zdarza poniżej 200 zejść. W tych takich regularnych wojnach, no powiedzmy, że wyjątkiem mogą być szybkie wojny, bo no tam już dużo mniej zależy od taktyki, a dużo więcej od szczęścia, od tego jak klocki podpasują, bo to chwila, moment i wszystko załadowane. No dobra, wojna moim zdaniem w dupsko. Zostało nam 8 ataków, więc zdecydowanie im 4. Ale za duża przewaga jest. Jest za duża przewaga przeciwnika. Nic już tutaj nie wymodzimy, ale i tak sobie za później, za parę minut wrócimy, czy za parę dziesiąt i zobaczymy, co tu się wydarzyło i jak bardzo nas sponiewierali. No i już jesteśmy z powrotem. Tak jak przypuszczaliśmy, porażka, ale tragedii nie ma. 5837 punktów to nie jest mało. Także ta wojna w naszym wykonaniu całkiem dobra. Natomiast send my regards. Natomiast w wykonaniu naszych przeciwników, no niewątpliwie lepsza. Tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Z wojny dostaliśmy wielkie nic.
jeszcze zobaczmy sobie tutaj. Pole bitwy. Najlepsi atakujący. No, górka raczej porówno. Dwie pierwsze przeciwnik, potem trzy my, 1-1. 272 punkty u mnie niezmiennie, więc ta góra podobna. Niestety obawiam się, że właśnie ten dół tutaj zawinił te kilkaset punktów, bo różnica nie była aż taka duża. Te 400 punktów różnicy to... no to właśnie ten dół, tu wystarczyło po 40-50 punktów, jakby każdy więcej zrobił, no to już by było pozamiatane. Ale cóż zrobić, nie zawsze idzie. Ja zawsze powtarzam, że do wojny nigdy pretensji nie mamy, za wojnę nigdy nie trzeba przepraszać, bo nie od nas zależy, jak klocki lecą. Oczywiście można mieć taktyki lepsze i gorsze, postacie lepsze i gorsze, ale wojna to zawsze jest jedna wielka niewiadoma. Także dziękujemy serdecznie naszym przeciwnikom za walkę i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, trzymajcie się, miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia, hej!